Podczas gdy Watykan jest szeroko dostępny dla zwiedzających i służy głównie jako publiczny totem religii katolickiej, istnieje również wiele interesujących i zaskakujących tajemnic do odkrycia na temat tej konkretnej instytucji. Tak więc dzisiaj przyjrzymy się tajemnicom dotyczącym papieża i Watykanu. Diabeł jest w Watykanie. Oficjalny egzorcysta watykański Gabriel Amor z pewnością widział niezwykłe rzeczy. Jego gabinet zawiera zdjęcie Matki Boskiej, kopię Biblii i łóżko z linami do jego praktyk. Amor stwierdził, że diabeł nie jest wszędzie, ale kiedy jest obecny, da się go boleśnie odczuć. Skandale pedofilskie w kościele katolickim to dowód, że szatan grasuje w Watykanie, powiedział ojciec Gabriel Amor. Efektem szatańskiej ingerencji jest według niego obecność kardynałów, którzy nie wierzą w Jezusa, i biskupów, którzy mają związki z demonem. Kolejnym dowodem na obecność szatana w Stolicy Apostolskiej jest sprawa zatuszowania przez hierarchów zabójstwa kilku członków Gwardii Watykańskiej w 1998 roku. Sprawa została natychmiast utajniona. Ojciec Amor twierdzi również, że dowodem był zamach na Jana Pawła II. Diabelską sprawką miał być także incydent w trakcie pasterki. Podczas nabożeństwa w Bazylice Watykańskiej niezrównoważona kobieta rzuciła się na papieża i przewróciła go na posadzkę. Diabeł to czysty i niewidzialny duch. On zaznacza swoją obecność w bluźnierstwach i cierpieniu osoby, którą posiądzie, powiedział ojciec Amor. Skandale w Banku Watykańskim. Wiele lat temu Watykan finansował swoją działalność darowiznami i odpustami. Na początku nie starał się śledzić finansów, co oznaczało, że instytucja szalała. Po tym, jak niejednokrotnie znajdował się na skraju finansowej ruiny, zadecydował, aby wyznaczyć Bernardino Nogara na swojego doradcę finansowego w 1929 roku, który wyprostował finanse kościoła. Nogara dokonywał dużych inwestycji w firmy wbrew katolickiej nauce społecznej i udzielał bezpośrednich pożyczek rządowi Mussoliniego. Druga wojna światowa odegrała również ogromną rolę w tworzeniu Banku Watykańskiego. Gdy alianci nałożyli ograniczenia na konta bankowe, coraz trudniej było przenosić pieniądze. Nogara rutynowo inwestował w firmy, które wspierały wysiłek wojenny państw Osi podczas II wojny. Inwestycje były ukryte przed aliantami poprzez wykorzystanie holdingów i centrów bankowych offshore. Za ukrytą strukturą spółki offshore międzynarodowe portfolio kościoła było budowane przez lata, wykorzystując środki pieniężne pierwotnie przekazane przez Mussoliniego w zamian za papieskie uznanie włoskiego faszystowskiego reżimu. Nogara zainwestował również we włoskie zakłady zbrojeniowe i inne przemysły wojenne. W 1973 roku Departament Sprawiedliwości USA zaczął badać rolę, jaką Bank Watykański odegrał w operacjach podrabiania i kradzieży papierów wartościowych. Śledztwo koncentrowało się częściowo na oszukańczym planie przestępczości zorganizowanej, który miał na celu nabicie Watykańskiego Banku na miliony dolarów, wykorzystując niezidentyfikowanych europejskich biznesmenów do pożyczania pieniędzy na podrabiane akcje. Powstało jednak pytanie, czy Bank Watykański był ofiarą oszustwa, czy też ci ludzie z Banku Watykańskiego byli zamieszani w całą sprawę. Jednak Bank Watykanu ma możliwość ukrywania informacji o rachunku nawet przed władzami. Informacje o istotach pozaziemskich. Dowody na istnienie życia pozaziemskiego i kosmitów nie są czymś, czego można by się spodziewać od jakiejkolwiek dużej organizacji religijnej, nie mówiąc już o Watykanie. Watykan spędził setki lat patrząc w niebo w modlitwie. Czy z biegiem wieków watykańscy naukowcy natknęli się na coś więcej? Nowe informacje mogą świadczyć o tym, że Watykan nie tylko ma dowody na istnienie obcych, ale nawet być może ukrywa te nieziemskie istoty przed opinią publiczną. Główny astronom Watykanu mówi, że nie ma konfliktu między wiarą w Boga a możliwością pozaziemskich braci,
być może bardziej rozwiniętych niż ludzie. Moim zdaniem taka możliwość życia na innych planetach istnieje, powiedział wielebny José Gabriel Funes, który jest szefem Obserwatorium Watykańskiego. Jest to skrajne odwrócenie polityki Watykanu, która wcześniej twierdziła, że obcy nie istnieją. Musiało wydarzyć się coś znaczącego, aby Watykan zmienił liczące 2000 lat nauczanie. Być może mają dowody inteligentnego życia poza naszą planetą. W końcu Watykan ma dobrze finansowaną, prywatną akademię naukową Pontifica Academia Scientarum, a raczej Papieską Akademię Nauk. Co więcej, potwierdzono, że w 1998 roku czaszki o wydłużonych głowach i małych oczach, które nie były pochodzenia ludzkiego ani żadnego dostrzegalnego gatunku na tej planecie, zostały znalezione w Bibliotece Watykańskiej. Twierdzenie to było wielokrotnie zaprzeczane. Tajne artefakty religijne Watykanu. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiste archiwa są tak trudne do uzyskania, jest to normalne, że powstają teorie na temat tego, co się tam ukrywa. Na początku lat 60. Watykan zaczął finansować projekt, nad którym pracowali czołowi światowi naukowcy. Ale co to właściwie było? Należący do Watykanu wehikuł czasu chronowizor jest uważany za jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic papiestwa. Mówi się, że urządzenie jest wypełnione 3 cennymi stopami, katodami, tarczami, dźwigniami i ma możliwość wyświetlania niezliczonych wydarzeń historycznych z historii biblijnej i rzymskiej. Działając jako rodzaj telewizji, chronowizor podobno zweryfikował nawet istnienie Jezusa Chrystusa i nadał jego ukrzyżowanie. I z tego powodu trzeba się zastanowić, dlaczego Watykan tak bardzo chce ukrywać urządzenie. Czy może być coś, czego nie chcą, aby ludzie widzieli przez magiczne okulary? Inną tajemnicą, która ponoć znajduje się w archiwach, jest trzecia tajemnica fatimska. Fatima jest miastem i katolickim miejscem pielgrzymek. Dzieci z miasta podobno widziały wizję Dziewicy Maryi, przepowiadającej 3 wydarzenia na świecie, w tym pierwszą i drugą wojnę światową. Jednak trzecia tajemnica mówiła o ogromnych prześladowaniach chrześcijan w XX wieku. Naturalnie, prześladowania te nigdy nie miały miejsca, więc wielu zastanawia się, czy ta trzecia tajemnica była po prostu sfabrykowana, a Dziewica Maryja rzeczywiście przewidziała coś innego, co jeszcze się nie wydarzyło. Być może jednak najciekawszym artefaktem, który uważa się za ukryty w archiwach watykańskich, jest krzyż, na którym odszedł Jezus Chrystus. Jak już mówiliśmy, katakumby i nekropolia pod Watykanem są ogromne, a wiele części fundamentów nie zostało jeszcze przeszukanych. Być może Kościół katolicki chce, aby tak pozostało. To niesamowite miejsce, zarówno w architekturze, jak i symbolice. Jednak to, czy jest tak piękne za kulisami, jak na powierzchni, dla niektórych jest przedmiotem debaty. Co sądzisz o tych tajemnicach? Pamiętaj, aby podzielić się tym z nami w komentarzach poniżej i nie zapomnij o subskrypcji kanału. Dziękuję za oglądanie. Cześć!